większe niż właśnie katastrofy z tankowców, jeśli popatrzeć na skalę globalną oczywiście. To nie zmienia postaci rzeczy. Jesteśmy bezsilni. No otóż tak patrzą pesymiści i mają pewne prawo oczywiście przejaskrawiać to, co jest. Ale trzymając się konkretów, najpierw trzeba może podzielić ten problem na dwie rzeczy. Plamę trzeba ograniczyć, a potem ją zebrać. I otóż tu się robi już bardzo wiele, Zaczynając od tego, co się dzieje na przykład na Śródlądziu, gdzie problemy są oczywiście nieco łatwiejsze. To jest model, oczywiście model zapory, która łączona z takich, zapory sorpcyjnej, łączona z takich segmentów, tworzy się pewną przestrzeń ograniczającą rozlewanie się ropy wewnątrz. Jest specjalny materiał, no może to być różny, akurat ten, który jest najłatwiej dostępny, może to być najlepiej jakaś pianka poliuretanowa, która chętnie chłonie olej czy ropę. I tak wygląda fragment tej zapory rzeczywistej. Co najciekawsze, jest to urządzenie stworzone w Instytucie Ochrony Środowiska w Gdańsku, więc widać, że i u nas coś w tej mierze zaczęło się dziać. Zresztą Instytut prowadzi dość pionierskie prace w Polsce w tej dziedzinie, ale świat też nie spał i wyprzedził nas, no trzeba powiedzieć, dość poważnie. Teraz dopiero nadganiamy ten dystans, bo na morzu robi się już rzeczy takie. Zapora, 25-metrowe odcinki, to jest oczywiście fragment, przekrój, nawinięte na specjalny bęben. W momencie otworzenia jej wypełnia się samoczynnie powietrzem, dzięki właśnie takim elementom rozpierającym. Pływa po powierzchni wody. 25-metrowe odcinki łączone są w większe fragmenty i w ten sposób powstaje naturalna zapora ograniczająca rozlewanie się ropy na morzu. Z takim fartuchem na dole jeszcze, żeby tam tędy nie przeciekały. Inny przykład takiej zapory. Tym razem w tej górnej części rękawa pompowane jest powietrze i w ten sposób zapora utrzymuje się na morzu. Również od kolejnych odcinki łączone są większe fragmenty albo coś takiego, obciążane łańcuchami, 12-metrowe odcinki i w ten sposób jest szansa, że tę olbrzymią plamę, która bardzo prędko rozprzestrzenia się na powierzchni morza, będzie można ograniczyć. Środki są, trzeba tylko wiedzieć, jak je stosować. Dzisiaj nie ma już odwrotu. Złowrogie plamy na powierzchni mórz i oceanów po prostu będą. Takie są reguły statystyki. Trzeba przeciwdziałać, ale tu w grę wchodzi problem przestrzeni i czasu. Potrzeba nowych technologii i rozwiązań. Próby ograniczenia rozlewu zamknięciem barierą sprawy nie rozwiążą. Poprawią sytuację, bo łatwiej walczyć z drugą plamą. Kiedy się rozpłynie, nie ma już na nią sposobu. Zapory montowane z plastikowych segmentów czy plastikowe rękawy napełnione powietrzem spełniają swoją rolę tylko wtedy, gdy morze jest spokojne. Nawet gdy działają poprawnie, pozostaje problem, jak plamę zniszczyć. Oczywiście odpowiedzią mogą być środki stare jak petrochemia, detergenty. Na każdy litr ropy dodatkowy litr detergentów. Ropę rozpuszczą, ale w morzu pozostaną. Koło się zamyka. Sytuacja jest więc zła, ale nie beznadziejna. Do akcji rusza brygada specjalna, pompa przeciwko plamie ropy. Różni się od zwyczajnych nie tylko wielkością. Jej konstrukcja wykorzystuje podstawowe własności fizyczne ropy naftowej – lepkość. Ropa praktycznie przylega do wszystkiego. I podobnie jak oliwa, na wierzch wypływa. A kiedy włożymy do takiej kąpieli jakikolwiek przedmiot, to tak jak ręka, pokryje się dokładnie czarną mazią. I ta właśnie idea podsunęła konstruktorom pomysł. Rękę zastąpiły plastikowe krążki.
Model wykonany w skali 1 do 10 jest wierną kopią swego wielkiego brata. Tu dowodowania niepotrzebny jest dźwig. Napędzane hydraulicznie krążki zanurzają się w ropie. Wracają do pompy i tu szczotki ściągają z nich czarną maś. Ropa gromadzi się w wewnętrznym zbiorniku i stąd pompowana jest dalej. Wydajność, jak na takie maleństwo, spora. 10 ton na godzinę. Duża wersja jest w stanie zebrać 10-krotnie więcej. A proces można jeszcze przyspieszyć przez otoczenie plamy zaporą. Najważniejsze jednak jest to, że ropa znika z powierzchni morza bezpowrotnie i można ją skierować do przerobu w rafinerii. Gdy gra idzie o życie, zaczyna się liczyć czas. Morze umiera szybko. Działania podejmować trzeba natychmiast. Wprost z ładowni samolotu dwa kontenery na spadochronach opadają na plamę. Wewnątrz pojemników automatyczne zapory. W ciągu 35 sekund pojemnik trafia na wodę. Tu paczka rozwija się w 100-metrową barierę. Zrzucone osobno boje kotwiczą ruchomą przesłonę. Przy pomocy helikopterów łączy się sąsiednie segmenty. W ten sposób otoczyć można plamę, zapobiegając niemal całkowicie wyciekom na zewnątrz. W tych próbach ropę zastąpił olej sojowy podlegający samorozkładowi. Okazało się, że prawie 100% pozostało wewnątrz zapory. I tu do akcji wkracza niezwykła łapaczka. Działa na podobnej zasadzie jak pompa, z tą tylko różnicą, że plastikowe krążki zastąpiły długie listwy. Bęben wykonany z tych listew zanurza się w wodzie i po prostu wyciąga z niej ropę. Ta pływająca pompa wyrzuca z siebie 350 litrów na minutę. Ale przecież współczesne tankowce mają w swoich ładowniach 200, a nawet 300 tysięcy ton ropy. Plam wciąż przybywa, a morze czeka na ratunek. I nie może się doczekać. Słuchaj, ja w tym przypadku nie leję takiej ropy źródłowej, a to są właśnie... O Jezu, ależ to jest... Łącznie ze śladem zapachu morza. To są właśnie zanieczyszczenia ropne zebrane podczas jednej z akcji na Zatoce Puckiej. To popatrz, to jest obrzydliwe, to właściwie nie jest ciecz, to jest zlepek takich grudek paskudnych. Ale czy to znaczy, że zapory są złe? I to jest między... Słuchaj, a dlaczego niby te, dlaczego te zapory nie uratowały żadnego obszaru podczas poważnej katastrofy ekologicznej? Dlaczego na przykład wystarczy, no powiedzmy, bardzo silny wiatr, żeby przestały funkcjonować tak, jak się zakłada? Dlaczego na przykład przy nawet niewielkich prądach morskich ropa uchwycona taką zaporą bardzo chętnie przeciska się pod tym fartuchem od dołu, bez względu nawet na głębokość tego zanurzenia? I ostatecznie, jak dużą plamę jesteś w stanie tego typu zaporami chwycić? A nawet jeśli już chwycisz tę plamę, to ta ropa przecież w dalszym ciągu tam jest. No jest, jest oczywiście i zostanie potem pozbierana, no bo do tego właśnie cała sytuacja się sprowadza, że zapora jest szansą zlokalizowania katastrofy, a potem do akcji wkraczają specjalne urządzenia, które nazywa się zbieraczami. I właśnie taki zbieracz, który może na godzinę zebrać 10 mniej więcej ton ropy, przy czym chodzi tutaj o oleje o mniejszej lepkości, te talerze plastikowe, które tu są widoczne, kręcą się w ropie, przy czym plama musi mieć co najmniej 2,5 cm grubości i ropa osiada na nich, potem są odsysana, jest ropa wewnątrz tego urządzenia, specjalnym przewodem trafia do pompy, gdzie można ją zebrać, albo
inny zbieracz o większej wydajności i przystosowany do olei o większej lepkości. W tym przypadku kręci się specjalne łopaty, które zanurzone w oleju zbierają go na swojej powierzchni, a te czerwone kule to są po prostu pływaki, na których, dzięki którym